Jesteśmy z tamtej strony Wisły naprzeciwka. Mamy swój fason i swój własny szyk. Nam na wódkę brak, lubimy popić piwka. Ten nie dorówna nam warszawski żaden łyk. Czuć brać się blagę i chodź na Pragę. Weź grubą lagę, melonik też. Zobaczysz trawie, panienki nagie. Każda na wagę ma to co wich. Byle łamagę i baba lagę. U nas się bierze pod żeberko i za kark. Więc podnieś flagę, daj na odwagę i chodź na Pragę, pod Luna Park. Więc podnieś flagę, daj na odwagę i chodź na Pragę, pod Luna Park. To była pierwsza z trzech zwrotek i pierwszy refren piosenki Chodź na Pragę, która jest czymś w rodzaju nieformalnego hymnu Pragi Północ. Jesteśmy w tej chwili na Pradze Północ przy ulicy Małej. Ulicy szczególnej dlatego, że ulicy, która została sobie szczególnie upodobana przez filmowców. Widzieliśmy ją na przykład w filmie Pianista. Do tego wątku jeszcze powrócimy. Utwór Chodź na Pragę został po raz pierwszy wykonany w 1930 roku w Teatrze Morskie Oko w trakcie rewii Uśmiech Warszawy. Śpiewała go trójka artystów, tekst napisał Tadeusz Stach, a muzykę Artur Gold. I to właśnie Artur Gold jest bohaterem tego filmu. Artur urodził się w 1897 roku. Jego ojciec Marian był flecistą w Operze Warszawskiej, a mama Helena, po prostu jego mamą, mówiąc krótko. Artur miał dwóch braci, jednym z nich był o 2 lata młodszy Henryk. Obaj bracia otrzymali bardzo dobre wykształcenie muzyczne. Oj, mamy samolocik przed nami, pilocie, dziura w samolocie. Henryk ukończył konserwatorium warszawskie, natomiast Artur dzięki wysiłkowi rodziny został wysłany po nauki aż do Londynu, gdzie ukończył Akademię Muzyczną w Londynie. Grał tak dobrze, że wszedł w tamte środowisko muzyczne, grał z brytyjskimi muzykami i w 1924 roku nagrał płytę ze swoimi utworami dla wytwórni Columbia Records. Jednak miał świadomość tego, że na tamtym rynku się nie przebije i wrócił do Warszawy, gdzie czekał na niego kuzyn Jerzy Petersburski, znakomity muzyk, pianista. I to właśnie z Jerzym Artur założył zespół Artur Gold i Jerzy Petersburski Orkiestra. To był zespół, można powiedzieć, jak na owe czasy rewolucyjny. Grali jazz, byli pionierami jazzu, jako pierwszy zespół grali do mikrofonu. Grali w teatrach, w najlepszych salach tanecznych, w teatrach muzycznych, w Perskim Oku i w kabarecie Qui pro Quo. Jerzy Petersburski grał oczywiście na fortepianie, Artur Gold na swoim ukochanym instrumencie, czyli na skrzypcach. Poza tym był oczywiście kontrabas, instrumenty dęte, fuzon, saksofon oraz warszawskie banjo. Jerzy Petersburski pozostawił po sobie niezapomniane hity, z których chyba jednym z najbardziej znanych jest Ta ostatnia niedziela. Dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas. Artur Gold skomponował całą masę hitów, z których oczywiście najbardziej pamiętanym jest Chodź na Pragę oraz piosenkę Jesienne róże, którą nagrał później Mieczysław Fok, nagrała Irena Santor oraz sam Krzysztof Krawczyk. Jesienne róże szepczą cicho rozstaj. Jesienne róże mówią nam o pożegnaniu i w liści chmurze idziemy przez parku burz.
przenieśliśmy się do Śródmieścia Warszawy na ulicę Moniuszki 8. W tym miejscu w 1931 roku została otwarta Adria. Najbardziej ekskluzywny, prestiżowy lokal gastronomiczno-rozrywkowy w stolicy, którym bawiła się warszawska śmietanka towarzyska. Ty, Petersburski, razem z Goldem Graf, nie zaśniesz nocy aż do dnia. I podczas tańca będziesz myślał, że minęła chwila zła. Ty, Petersburski, z Goldem Graf. Królami, że publiczność tego klubu, w którym mogło się bawić 1500 osób, pokochała ich piosenki i pokochała ich jako muzyków. I to wszystko trwało do 1935 roku, kiedy to ten zespół się rozpadł, a oni dalej żyli w tym świecie, w firmamencie sławy, jaką zdobyli, aż do momentu, kiedy... Ja 1 września roku pamiętnego wróg napadł na Polskę z kraju ościennego. Granicą warszawskiego getta. Kiedy Niemcy napadli na Polskę we wrześniu 1939 roku, praktycznie od razu zrobili spis ludności żydowskiej. Okazało się, że w Warszawie mieszka około 360 tysięcy Żydów. Od początku było jasne, że będą chcieli tą ludność odizolować. Getto oficjalnie zostało powołane przez Niemców 2 października 1940 roku, a budowa muru została ukończona 16 listopada. Ci ludzie zostali zamknięci murem. Na początku były 22 bramy. Mur miał długość 18 kilometrów. Getto miało powierzchnię nieco ponad 3 km kwadratowych. Niemcy powiedzieli, jak wam wiadomo, w getcie jest zbyt dużo Żydów, dlatego zaczynamy akcję wysiedleńczą. Macie nam dostarczyć na plac przeładunkowy codziennie 6 tysięcy osób. Jeżeli będziecie współpracowali, to przeżyjecie, no a jak nie, to czapa. I zaczęło się piekło. Wielka akcja wysiedleńcza trwała od lipca, od 22 lipca do 21 września 1942 roku. Zostało stąd wywiezionych 300 tysięcy osób. Jedną z osób, która żyła za tym murem, był Arthur Gold. Ściana, która była również granicą getta. Na ścianie widać infografikę, która ukazuje, jak gigantyczny fragment miasta został wycięty na żydowską dzielnicę mieszkaniową, jak to mówili Niemcy.
Getto zaczynało się przy ulicy Złotej, tam gdzie dzisiaj stoi Pałac Kultury, a kończyło na ulicy Dzikiej i Koźlej. Jedną z głównych ulic getta było Nowolipie. Można powiedzieć, że jesteśmy w tej chwili za murem, bo jesteśmy na terenie, na którym znajdowało się getto. W tym miejscu, w tamtych czasach, znajdowała się kawiarnia Nowoczesna, w której ze swoim zespołem grał Artur Gold i w którym na pianinie grał także Władysław Szpilman. Artur przetrwał wielką akcję wyświetlającą i dalej kontynuował swoją działalność artystyczną, żył, mówiąc krótko, w getcie. Na początku 1943 roku Heinrich Himmler podjął decyzję o tym, że akcja wysiedleńcza zostanie wznowiona. Niemcy chcieli wywieźć do Treblinki 8 tysięcy osób. Tym razem jednak spotkali się ze zbrojnym oporem Żydów, którzy zaczęli walczyć, w efekcie czego akcja została po 3 dniach przerwana i zdołali wywieźć Niemcy do Treblinki jedynie 4 tysiące osób. Jedną spośród nich był Artur. W tym miejscu wyraźnie widać, że teren jest mocno pofałdowany. Te wzgórki, które są na Muranowie, na których niejednokrotnie stoją domy, to nic innego jak gruzy getta, które nie zostały wywiezione, a uformowane właśnie w takie pryzmy, na których zostały zbudowane domy osiedla mieszkaniowego Muranów. Jesteśmy w tej chwili na ulicy Stawki pod pomnikiem Unschlachtplatz. Tą drogą przeszło ponad 300 tysięcy osób, które zostały załadowane do wagonów towarowych i wywiezione do obozu śmierci w Treblince. Do pewnego stopnia dane mi było zobaczyć, jak to wyglądało. Pracowałem jako statysta przy filmie Pianista, który został zrealizowany z dbałością o realizm. Z najwyższą dbałością o realizm. Wszyscy pojadą na szmelc. Artur Gold wysiadł z pociągu w tym miejscu w styczniu 1943 roku. Po wyjściu z pociągu wychodziło się na stację, która przypominała normalną stację, ponieważ Niemcy starali się utrzymać tajemnicę, utrzymać ludzi w przekonaniu, że będą dalej jechali na wschód, gdzieś do pracy. Był namalowany zegar, była kasa, był rozkład jazdy i kierunkowskazy. Od razu po wyjściu z wagonów wachmani, czyli ci porządkowi podwładni Niemców, których było zaledwie od 30 do 40, wachmanów było 120 na terenie obozu śmierci, wachmani natychmiast zaczynali bić ludzi i w tych barakach zmuszali do tego, żeby ludzie się rozebrali do naga.
W jednym baraku rozbierały się kobiety i dzieci. W drugim baraku rozbierali się mężczyźni, którzy też rozbierali się przed barakiem. Potem ludzie byli przepychani siłą, pędzeni przez tak zwany Der Schlauch, czyli drogę, leśną drogę otoczoną drutem kolczastym do komór gazowych, które znajdowały się w tym miejscu, na tym lekkim wzniesieniu. Artur trafił w to miejsce i został natychmiast rozpoznany przez Żydów, którzy tutaj pracowali, ponieważ był znanym warszawskim muzykiem. Na nocnym apelu, na wieczornym apelu, więźniowie byli bardzo zaskoczeni, ponieważ SS-mani nie zażądali od nich tego, żeby zaśpiewali jak co wieczór Góralu czy Ci nie żal. Piosenki, którą SS-mani bardzo lubili, tylko powiedzieli Kapelmeister, raus! A Artur, który wyszedł z pociągu, tuląc do piersi swoje skrzypce, wyszedł przez szereg, wyszło też dwóch innych muzyków i stojąc na niewielkim drewnianym wzniesieniu, zaczęli grać. I tak się zaczęła historia zespołu, który prowadził Artur w tym miejscu. Z trio stał się potem osobem 10-osobowym. Był w nim nawet chór. SS-mani uwielbiali przedwojenne, piękne piosenki i słuchali ich tutaj, można powiedzieć, na okrągło. Muzyka towarzyszyła więźniom, kiedy szli do pracy. Wykonywali potwornie morderczą gimnastykę w trakcie apelu, kiedy wracali z pracy. Artur pomagał więźniom, którzy z nim grali, załatwiał im zwolnienia z pracy, kiedy mieli próby, dodatkowe racje żywności. Muzycy zostali ubrani w błyszczące niebieskie fraki. Do tego mieli założone ogromne muchy, wyglądali jak klauni. Grali i wzbudzali po prostu wśród ludzi, którzy tutaj byli katowani, bardzo różne uczucia. Zespół grał na rampie, zespół grał w Der Schlauch, zespół grał na apelach. Tutaj przez cały czas po prostu grała upiorna muzyka. Wszędzie tutaj, w promieniu dosłownie kilku kilometrów, było czuć potworny trupi odór. W tym miejscu właśnie grali te przedwojenne piękne szlagiery. 2 sierpnia 1943 roku więźniowie Treblinki chwycili za broń. Wybuchło powstanie. Powstanie, które nie wybuchło w tym momencie, który sobie zaplanowali, ale skutek tego był taki, że 400 mężczyzn przedostało się na zewnątrz. Obszar obozu to był taki nieregularny czworobok o ścianach, które liczyły 400 i 600 metrów. Wydostali się, 70 więźniów przeżyło. Treblinka istniała ten obóz działał do 17 listopada 1944 roku. To miejsce Niemcy zniszczyli i obsadzili tutaj dwóch wachmanów, którzy mieli się tym miejscem zajmować. Oczywiście zbliżyła się armia sowiecka, wachmani zniszczyli swoje gospodarstwa. Jeden z nich mieszkał w domu zbudowanym z cegieł z komory gazowej. I po prostu, kiedy tutaj weszła armia sowiecka, to zobaczyli białe pole. Ta biel to były popioły. Popioły rozkopanych masowych mogił. Okoliczni chłopi przychodzili tutaj wykopywać kosztowności. Niemcy
szalenie wzbogacili się na tym procederze zbrodniczym. Co tydzień do Berlina odchodziły w szczytowym okresie działania obozu dwie walizki, w których było 18 kg złota z samych złotych zębów. Na temat śmierci Artura Golda można znaleźć rozbieżne informacje. Według jednych został zamordowany przez współwięźniów w powstaniu w sierpniu. Za to został zamordowany, że dopuścił się poufałości z SS-manami. Więźniowie go za to nienawidzili. Druga narracja jest taka, że Artur został rozstrzelany przez Niemców po powstaniu. Thank you.